Tato, tato, odwieź mnie do szkoły. Tato, odwieź mnie do szkoły, co? A mama nie może? Mama powiedziała, że nie będzie odwozić Stecha na wióble i żebym pogadała z tobą. Co, może dzisiaj jakieś przedstawienie? Nie. Powiedziałam mamie, że nie będę chodzić w ubraniach, które szyją dzieci. Dobra, a to kto uszył? Ty? Tak. Widzisz, czyli to też uszyło dziecko. Z systemem nie wygrasz. Poza tym to nawet nie ma kieszeni. Idź się przebierz, do raja idę spać. Tato, no. Nie idę w tym. Przecież sam mówisz o tym ze sceny, że to jest wyzysk. I że tak nie można. Słuchaj, myszko. A to jest scena. Czasami jest tak, że coś mówisz na scenie i nie zawsze możesz to wprowadzić w życie, rozumiesz? To jest tylko taka, jak to powiedzieć, figura retoryczna. Czyli jesteś kłamcą. To się pani chyba przyda. Nie chce mi się iść. Ja wiem, świat jest niesprawiedliwy. Ty musisz teraz iść do szkoły, a dzieciaki w Bangladeszu pewnie w robocie mają drugą czy trzecią przerwę na fajkę. Ajajaj. Masz drugi worek na WF? Zapomniałam. Będziesz musiała się teraz najwyżej przebrać w jakieś liście czy co? Albo papierem czerwina. Na razie. Powodzenia dzisiaj. Dziękuję. I pozdrów wujka Stemika. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Halo? Siema. Siemanko. Jedziesz już? No, lecę. Dobra, to wsadź rękę pod siedzenie. Co? No, rękę pod siedzenie wsadź. A to jest jakaś zabawa taka? Menadżerska? Dobra, nie pierdol, wsadaj rękę pod siedzenie, no. No dobra, 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 no. I co? No, coś tu namacałem. Masz? No. A co to jest? A to jest zestaw małego tekściarza. Notes, długopis i kwas. Co to jest? Kwas, LSD. Zapisz wszystko, co zobaczysz. LSD? Stary, no, jaki LSD w ogóle? Jezu, ja wiedziałem, że ty będziesz od razu marudził, no. Jak coś, pod drugim fotelem masz trochę trawy. Co? No to, a w schowku za płytami troszeczkę kokainy też masz. Czy ty jesteś nienormalny? Czy ty mi No ale co w tym mówiłeś, że chciałbyś kiedyś spróbować kokainę? No to masz. Człowieku, to wszystko jest ze sprawdzonego źródła, także spoko, no. Przecież ja bym cię nie truł. Stop, stop. Tak, ukręcimy tutaj kampanię antynarkotykową, że narkotyki powodują biedę. I w takim t-shircie właśnie jadę. Także proszę się nie martwić. Co? Abelard! Abelard, kurwa, to już nie jest śmieszne! To jest wyścig z czasem, ty musisz mieć jakieś pomysły. Wiesz, ile ja się musiałem namęczyć, żeby to wszystko załatwić? A ty mi teraz strzelasz jakieś fochy? Już gadałem ze Sramikiem i dzisiaj we dwóch będziecie spać. Halo? Ale ja tego nie kumam, ja tego nie umiem po prostu, no. A nie chcesz pierdolić przesłania, kurwa, wiesz, o Bangladeszu. No mów o sobie. W stand-upie prawda jest najważniejsza. To, co masz w środku. Jak się plączesz, kurwa, nie wiesz, co masz powiedzieć. W tym kryzysie całym, kurwa. To co? Jest śmieszne w ogóle, no. Wszędzie smuć konia, kurwa, to jest bardzo śmieszne. A pamiętaj, kurwa, po chuj ci te żarty. Ludzi interesuje to, co masz w środku. To, co chcą usłyszeć, chcą zobaczyć te bebechy, jak witkacy. Klub to ostatni basen, prawda. To nawet w teatrze, że jakbyś tak artystycznie, jako pierdolą, kurwa, farmazony jebane. Sztuczne to wszystko jest. Prawda, autentyzm. To jest prawdziwy stand-up. Uff. 150 osób dzisiaj przyjdzie. Wszyscy chcą usłyszeć, kurwa, ciebie. Chociaż nie wiedzą, że będziesz, bo nie napisałem w wydarzeniu. Będą mieli niespodziankę, będzie jak w Stanach, stary, wyjdziesz, łby im rozjebie od razu.
Dziękuję. Dziękuję. Mikrofonu nie włączyłem na początek. 7 osób. 7 wspaniałych. Reszta pewnie siedzi w domu, smuci konia. Szykuje się na jutro do pracy. Prasuje koszule, czyści buciki, robi kanapki z rukolą. Banda nadludzi w mundurach Hugo Bossa. A ty co, nie lubisz pieniążków? Nie idziesz jutro do pracy? Nie będziesz leżeć na biurku z natartym wazeliną odbytem, walcząc o podwyżkę? Pff, to niedobrze. Musicie zarabiać pieniążki. Coraz więcej ich do mnie przynosić, żebym mógł kupować i zażywać te wszystkie odurzające substancje, które mnie od tego systemu oddalają. Wy musicie być bliżej, żebym ja mógł być dalej. O, widzę, że zabolało. Po prostu nie jesteś śmieszny. Słucham? Nie jesteś śmieszny, a ja idę się wysrać. Doceniam przekaz, ale nie wiem, napisz jakiś żart. Ja kurwa nie jestem śmieszny. Szkoda, że nie chciałeś u mnie wystąpić dzisiaj. Prawda, liczyłem na ciebie, stary. Jacek, wszyscy uciekli. A mnie wkurwili. Ale słuchaj, jebać ich. Wypijmy. Zdróweczko. Jutro. Będzie lepiej. To co? Wchodzimy wyżej? Kwasik? Nie ma takiej opcji. Belard. Ucieknijmy stąd, zapomnisz o troskach. Jacek, kurwa. Idę spać już. To weź, kurwa. Stary, wiem, że do ciebie dzwonił Czarek, tak? A jak mu powiedziałem, że nie, to nie! Czas. Tik tak, tik tak. Bonjour, stand-upowy świrze. Nie zagrasz w Kaliszu! Nie zagrasz w Kaliszu! Straciłem mamę, żebyś był śmieszny. Przepraszam. Przepraszam, że ja was nie piłem, kiedy byliście mali. Chcę to teraz nadrobić. Nie wspomniałeś ani razu o Korejku nocnej, o małżeństwach homoseksualnych, o globalnym ociepleniu. Nic o Trumpie, nic o głodujących dzieciach, a problemy belgów, a problemy Finów. Ciężko przemeblować. Wymyśl się mieszkanie. A w ogóle o Feng Shui. Dlaczego nic o spadkach kosmicznych? Dlaczego ich tak mało w ogóle lata? Nic o tym nie mówisz, to jest o niczym. To jest o niczym, to jest kurwa gówno. Słyszałem, że masz kryzys. Kacper? Nie, Konrad. Ale pączki są super, co? Tu się zawsze upierdolę cały. Weź mi coś dorać. Ja? Jestem myszą. Ja zajmuję się poważnymi sprawami. Szukam ziarna, buduję norki, rozmnażam się. A właśnie, muszę się jeszcze rozmnożyć dzisiaj. Skąd ja mam wiedzieć, jak się pisze żarty? Poza tym, co to w ogóle jest? Pisanie żartów. Idziesz, gadasz i żartujesz. Cała filozofia. A to wasze mędzenie o tej ideologii. Uwaga, będę pisał żarty. Ludzie, klękajcie. Mam premisy i delivery. Się nie zesraj delivery. Kurwa mać, żartowanie ma być przyjemne, wy macie cały czas jakiś problem. Bo się śmieją za mało, za dużo, nie z tego. Boże. A zresztą,
Połowa ludzi przestała oglądać ten serial po pierwszym odcinku, bo się tak nad tym spuszczacie. Jaki serial? Zacznij szukać ziarna. Jakiego ziarna? O Jezu, będę żygał. Zaczekaj chwilę, co to znaczy zacznij szukać ziarna? Ej, co? Konrad! Konrad, gdzie ty jesteś? Co to znaczy zacznij szukać ziarna, kurwa? Konrad! Konrad, co to znaczy zacznij szukać? Już kończę. Pan sobie śpi. Maria, nie masz pojęcia, jak to śmierdzi po prostu. No dobrze, ale wiadomo coś? Nie, jeszcze nic. Tylko tyle, że jest nieprzytomny. Dlatego lecę do szpitala. Okej, odezwij się, jak dojedziesz. Dobra. A to tam w domu wszystko okej? Młoda stwierdziła, że nie będzie jadła mięsa. Dlaczego? Powiedziała, że jest z tobą filmik, gdzie mówisz o tym, jak męczą zwierzęta. Mógłbyś przestać opowiadać te wszystkie pierdoły. Ona to wszystko bierze na poważnie. Dobrze, obiecuję. A jak wieczór? Pogadałeś ze Stramolem? I z Konradem. Z kim? Z Konradem! I będę musiał powiedzieć Czarkowi, żeby odwołał trasę. Co? Dlaczego? Muszę zacząć szukać ziarna. Nie wierzę, ziomek. Raz mi się telefon rozładował.